Drift to jazda z kontrolowanym poślizgiem, specjalnie przygotowanym do tego samochodem. Entuzjaści tej motoryzacyjnej i wyścigowej pasji spotkali się na zawodach Drift Open, tym razem na terenie kombinatu rolnego w Kietrzu, a na miejscu był Bartosz Sadliński. Przejazdy solowe, wyścigi w parach, konkurencje w ramach zawodów były zróżnicowane. Impreza rozpoczęła się w piątek, na dziś przypadł jej ostatni, trzeci dzień. 74. runda Drift Open, jest to nasza już czwarta runda w Kietrzu, czwarty rok się tutaj bawimy. Jesteśmy w tym roku w nowym miejscu, zupełnie nowa lokalizacja, no, która pozwala nam rozszerzyć też formułę zawodu. Mamy tutaj prawie 80 zawodników z Polski, z Czech, mamy zawodników z Izraela, mamy kilku zawodników z Ukrainy, mamy kilku zawodników z Niemiec. Czy poprzednie edycje odbywały się w centrum miasta, w tym roku postanowiliśmy trochę uatrakcyjnić formę. Jest to jedna z sześciu rund, które eliminują zawodników do Mistrzostw Europy, a zatem no nie ścigamy się wokół komina, tylko to są poważne zawody. Driftowanie to jazda z kontrolowanym poślizgiem, a więc tak, by pojazd nie wypadł z toru jazdy. Dodatkowy poślizg zapewniała dzisiejsza deszczowa pogoda. Są to niesamowite emocje. W dniu dzisiejszym spadł deszcz, co nie pomaga naszym kierowcom i tak naprawdę zmieniły się warunki diametralnie względem wczorajszych kwalifikacji. Samochody do driftowania różnią się od tych zwykłych. Muszą mieć tylny napęd, a do tego zaspawany dyferencjał, żeby dwa koła kręciły się nam w jednym czasie, powiększone skręty i troszkę mocy. Jakie tu prędkości wchodzą w grę? Na tym torze myślę, że maksymalnie na suchej nawierzchni, bo dzisiaj mamy deszcz, do 60-70 na godzinę. Dziś jest to spowolnione tempo do 30-40. Po torze poruszały się samochody z silnikami o dużej mocy, w klasie Masters nawet do 1000 koni mechanicznych. Zapanowanie nad takimi bestiami wymaga wielogodzinnych treningów. Bartosz Sadliński, Kurier Polski.